Marlena, Kuba i Filip, Maja, Ewa, Olga. I sześć z naszego przedszkola. Marcel nie. Marcel, Maja i Tosia. Jak było dzisiaj? Te trzy maluchy. Fajne. Biegaliśmy na wyścigu. I jak było? Fajnie. Jak się biegło? Powiedz. Dobrze. Duża konkurencja dzisiaj. Tak. Bardzo. Który byłeś? Pierwszy. Inaugurujemy wiosnę przy pięknej pogodzie. Pierwszym biegiem z cyklu 4 pory roku Biegaj z Mosil. Bieg wiosenny dzisiaj. Ponad 200 uczestników. No i to, co warto powiedzieć. Mamy pewne nowości, które wprowadziliśmy do biegów. Przede wszystkim nowe zasady punktacji, nowe dwie klasyfikacje przedszkoli oraz szkół podstawowych. Oczywiście biegamy 4 razy w roku. Bieg organizujemy wspólnie z Bolesławieckim Klubem Biegacza i mam nadzieję, że wytrwałość spowoduje, że przy każdym biegu będzie podobna liczba uczestników. Pięknej pogodzie i przy bardzo dużej aktywności ludzi, bo zgłosiła się rekordowa ilość, ponad 200 osób, które biegły bądź chodziły na różnych trasach. Szczególnie cieszy fakt, że bardzo dużo dzieci z rodzicami przyszło, więc tam impreza trwa, impreza bieg główny wzdłuż Bobrowej Ścieżki, ale też biegi dla poszczególnych kategorii wiekowych, bardzo też ciekawy marsz Nordic Walking ze strony Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale mówię, przede wszystkim jestem bardzo zbudowany tym, że te imprezy mają tak duże zainteresowanie, zaangażowanie. Ludzie chcą w sposób aktywny spędzać wolny czas. To też dla nas jest sygnał, że tego typu imprez trzeba organizować więcej i oczywiście wciąż dbać o rozwój obiektów sportowych, których też już wielu nam zazdrości. Super zabawa, wspaniałe towarzystwo, no co tu jeszcze powiedzieć, no dla zdrowia, dla urody, dla takiej satysfakcji, dla poznania Bolesławca jeszcze. Jak zwykle co roku rozpoczęliśmy sezon wiosenny w Bolesławcu biegowy. Ale to nie pierwszy bieg mój, że tak powiem, klasyfikowany w tym roku. Jednym słowem ruszamy się, no bo taki jest nasz los. Trzeba się ruszać, żeby coś zmieniać, żeby coś robić, żeby czuć się no, w pełni sił. Biegliśmy pierwszy raz. Trasa jest wspaniała, rewelacyjna, pogoda piękna. Bóbr płynie i jest super. Jak się biega? Bardzo dobrze. Wstaliśmy z mężem rano i stwierdziliśmy, że może coś pobiegamy, potrenujemy sobie i zobaczyliśmy, że jest konkursik i postanowiliśmy sobie pobiec. I mamy nawet złote medale. Mamy złote medale, pokażemy sąsiadom. Majka, biegniecie z nami za rok. Jest to świetnie przygotowane miejsce, o dobrym podłożu, miękkim. Każdy może spokojnie te 4 km, ponad 4, bo 4,321 przebiec. Dla sportowców, dla biegaczy nie ma złej pogody, po prostu oni są i tak rzeczywiście dzisiaj jest. Mamy dużą grupę dzieci, bo tradycyjnie zaczynamy od biegu Krasnala, później poprzez następne kategorie wiekowe dzieci. O 11:00 startujemy z biegiem głównym, a o 11:30 startuje Bolesławiecki Cross na wózkach. Ta impreza w tej edycji dofinansowana jest z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku wszystkie imprezy traktujemy priorytetowo, włączając je w ten cykl ku uczczeniu niepodległości, stulecia niepodległości Polski. Ja to tak traktuję, myślę, że wielu moich towarzyszy i towarzyszek biegowych również na tej samej zasadzie startuje, biega, poprawia swoje życiówki, może nawet będzie jej okazja dzisiaj.
życzę udanego startu, rekordów życiowych i jak najmniej kontuzji. Dziękuję bardzo i otwieram kolejny bieg między mostami. Bolesławiec biega, bo ma do tego warunki, jest bobrowa ścieżka, natomiast to jest trzecia edycja, zainteresowanie dużo, pomimo tego, że rano było bardzo zimno, teraz już jest troszeczkę cieplej, ludzie przyszli, bardzo fajny był bieg Krasnali, a jesteśmy przed biegiem głównym. Bieg między mostami, edycja jesienna, w pięknej aurze typowo jesiennej, piękna pogoda. Mamy ponad 100 uczestników, ponad 60 w głównym biegu. Kategorie standardowo, zaczynamy od najmłodszych, czyli krasnali, poprzez trzy kategorie dziecięce i później kategoria biegu głównym, praktycznie podzielona na mężczyzn i kobiety. Dzisiejszy bieg jest jednym z czterech biegów z cyklu Biegaj z Most, czyli cztery pory roku. Podsumowanie nastąpi w styczniu i wtedy wyłonimy zwycięzców całego cyklu. Każdy startujący zbiera punkty w każdym biegu. Suma tych punktów plus premia za wszystkie ewentualnie decyduje o miejscu, które zajmie zawodnik. Organizatorem biegów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bolesławiecki Klub Biegacza. Biegi odbywają się pod patronatem prezydenta miasta, pana Piotra Romana, i finansowane są z budżetu miasta Bolesławiec. Cieszę się, że tyle osób uczestniczy i to daje taki asumpt do tego, żeby jeszcze rozwijać różne tereny i różne imprezy, również biegacze, bo widać, że też wieczorami na przykład w Bolesławcu coraz więcej ludzi biega dla zdrowia. Rowerzyści już mają swój teren, skejtowcy mają, ale biegacze mają tą bobrową ścieżką, no i mamy piękne lasy, także myślę, że to również będzie się rozwijać dla zdrowia wszystkich. Jak się biegło? Bardzo fajnie, fajna pogoda, super bieg. Widzę, za bardzo nie jesteś zmęczony. Nie, taki bardziej trening. Fajnie, ostatnio nie było znakowane, teraz ludzie stali na trasie, także fajnie. Super. Fajnie, trasa fajna, dzisiaj piękna pogoda. Jesień. Te cztery pory roku to bardzo fajny pomysł. Biegamy w czterech różnych warunkach w ciągu roku. I oceniam ten bieg jako bardzo fajny, chociaż jestem teraz poza treningiem, dosyć ciężko fizycznie, ale cieszę się, że ukończyłam. Na trasie fajnie, dzisiaj bardzo sucho. Tutaj mamy zmienne warunki na tej trasie, wziąłem dzisiaj buty terenowe. Spisały się jak najbardziej. Pętla wydaje się, że jest łatwa, bo w większości jest płaska, aczkolwiek te dwa podbiegi, które mamy na most, no dają w kości. Bardzo dobry test, bardzo dobre przetarcie. Bardzo się cieszę, że mogłam wystartować dzisiaj. Dobra temperatura, idealna do biegania, bo nie za gorąco. Więc na pewno. Trasa dzisiaj? O, trasa jak zawsze w tym biegu cyklicznym. Wie, że fajnie, fajnie przygotowana, fajnie wymyślona trasa. Wymagająca, dość schody są. Też nawierzchnia bardzo nie męcząca stóp. Taki żwirek, fajny naprawdę. W dniu dzisiejszym odbywa się zimowy bieg między mostami, czwarty bieg z cyklu cztery pory roku, Biegaj z Most i Bolesławiec. W ubiegłym roku mieliśmy trochę śniegu, no w tym roku nam tego zabrakło,
ale ważne, że nie pada. Cieszymy się, że tylu mieszkańców, tylu uczestników jednak spędza dzisiejsze sobotnie popołudnie razem z nami. Tradycyjnie z kategorii od najmłodszej biegu Krasnala to są dzieci do lat 6, poprzez 3 kategorie wiekowe dzieci i młodzieży i kategoria Open, bieg główny po bobrowej ścieżce na dystansie 4321 metrów i oczywiście tradycyjnie już marsz Nordic Walking. Bieg jest liczony do klasyfikacji generalnej. Planowany termin podsumowania gala kończąca tegoroczną edycję będzie miała miejsce 25 stycznia w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł.